Ewangelia według świętego Mateusza. W poprzedniej części zobaczyliśmy, jak Mateusz przedstawił Jezusa jako mesjasza z rodu Dawida oraz jako nowego nauczyciela na wzór Mojżesza, ale także jako Emanuela, co po hebrajsku oznacza Bóg z nami. Po tym, jak Jezus ogłosił nadejście Królestwa Bożego i o nim nauczał oraz wprowadził to Królestwo do codziennego życia ludzi Izraela, wielu go przyjęło, ale inni go odrzucili. Szczególnie religijni przywódcy, faryzeusze. Pozostaje pytanie, jaki finał będzie miał konflikt między Jezusem a przywódcami Izraela? Kolejna część Ewangelii Mateusza, czyli rozdziały od 14 do 20, skupia się na różnych oczekiwaniach, jakie ludzie mieli co do Mesjasza. Jezus nadal uzdrawia chorych. Dwukrotnie w cudowny sposób nakarmił tłumy na pustkowiu. Za pierwszym razem byli to Żydzi, za drugim poganie. Ten znak bardzo przypomina to, co na pustyni zrobił dla Izraela mojżesz. Świadkowie tych cudów są zafascynowani Jezusem, uważają Go za wielkiego proroka i Mesjasza, ale przywódcy religijni są innego zdania. Ich wyobrażenie o Mesjaszu pochodzi z fragmentów, takich jak Psalm II czy drugi rozdział Księgi Daniela, gdzie mowa jest o Mesjaszu zwycięzcy, który wyzwoli Izraela i pokona pogańskich okupantów. Oni uważają Jezusa za fałszywego nauczyciela, który bluźni, kiedy mówi, kim jest. Dowiadujemy się jak narasta ich wrogość wobec Jezusa i w końcu obmyślają plan, aby go zabić. Na to Jezus się wycofuje. Zaczyna wyjaśniać swoim najbliższym uczniom, co to znaczy, że Jezus jest mesjaszem Izraela, bo każdy ma nieco inne wyobrażenie na jego temat. W rozdziale 16 pyta więc apostołów: "Za kogo mnie uważacie?", na co Piotr daje prawidłową odpowiedź. Tak przynajmniej może się wydawać. Mówi, że Jezus jest mesjaszem, synem Boga żywego, ale potem okazuje się, że Piotr miał na myśli króla, który obejmie panowanie po zwycięstwie militarnym. Jezus poprawia Piotra. Mówi mu: "Owszem, zostanę królem, ale w inny sposób". I przywołuje słowa proroka Izajasza, który powiedział, że mesjasz-król będzie cierpiał i umrze za grzechy swojego ludu. Jezus przedstawia siebie jako mesjasza, króla, który rządzi, stając się sługą. I odda swoje życie za Izraela i wszystkie narody. Niestety Piotr i pozostali uczniowie nie rozumieją tego. I wtedy Jezus przechodzi do czwartej części nauczania, po której następuje kolejne. Mówi, że królestwo Mesjasza jest przeciwieństwem królestwa ziemskiego. Obecny system wartości zostaje w nim odwrócony do góry nogami. Także wielkim staje się ten, który służy innym. Nie mścisz się, ale przebaczasz i dobrze czynisz swoim wrogom. W królestwie Jezusa. Prawdziwe bogactwo zyskujesz, rozdając swoje dobra ubogim. Jeśli chcesz naśladować Mesjasza, który jest sługą, też musisz stać się sługą. W następnej części obserwujemy zderzenie tych dwóch królestw królestwa Jezusa i królestwa przywódców Izraela. Jezus przybywa do Jerozolimy na Paschę jadąc na osiołku, a tłumy obwołują go Mesjaszem. Zaraz potem Jezus wkracza na dziedziniec świątyni i sieje spory zamęt, przez co nie mogą być składane codzienne ofiary. W tym momencie jego czyny mówią więcej niż słowa. Jako król Izraela, Jezus używa swojej władzy nad świątynią, miejscem spotkania Boga ze swym ludem. Według Jezusa świątynia jest skażona hipokryzją przywódców religijnych. Dlatego przeciwstawia się ich władzy, co oczywiście dotyka ich do żywego. Chcą więc zapędzić Jezusa w kozi róg i ośmieszyć go w publicznej dyskusji, ale im się to nie udaje. W rezultacie postanawiają go zabić. W odpowiedzi Jezus rozpoczyna ostatnie wielkie nauczanie. Najpierw wygłasza płomienną krytykę faryzeuszy i ich hipokryzji, następnie płacze nad Jerozolimą, która odrzuca Boga i Jego Królestwo. Później Jezus wycofuje się ze swoimi uczniami i mówi im, co się wydarzy. Zostanie stracony przez przywódców. Ale w ten sposób doprowadzą oni do własnej zguby, ponieważ nie przyjmują Jezusa i Jego Królestwa Pokoju, a wybiorą ścieżkę buntu przeciwko Rzymowi, więc Jerozolima i świątynia zostaną zniszczone. Ale Jezus mówi, że to nie będzie koniec, że po swojej śmierci zostanie wywyższony przez zmartwychwstanie i pewnego dnia powróci i ogłosi swoje panowanie nad wszystkimi narodami. Tymczasem uczniowie mają być czujni i oddani Jezusowi, mają głosić Jego i Jego Królestwo, szerzyć dobrą nowinę. Te słowa jeszcze wybrzmiewają w uszach uczniów, a cała historia osiąga swój punkt kulminacyjny. Tej nocy Jezus wraz z uczniami świętuje wieczerzę paschalną. Pascha to przypomnienie historii o wybawieniu Izraela z niewoli przez śmierć baranka paschalnego. Podczas wieczerzy Jezus bierze chleb i wino i ustanawia jako nowy znak. Pokazuje uczniom, że jego zbliżająca się śmierć będzie ofiarą, która odkupi jego lud z niewoli grzechu i zła. Po wieczerzy Jezus zostaje aresztowany i przesłuchany przez Sanhedryn, Radę Przywódców Izraela, którzy odrzucają twierdzenie Jezusa, że jest Mesjaszem, oskarżają go o bluźnierstwo przeciwko Bogu. Potem Jezus zostaje postawiony przed Piłatem, namiestnikiem rzymskim. Piłat uważa, że Jezus jest niewinny, ale ulega naciskowi żydowskich przywódców i skazuje Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie. Jezus zostaje odprowadzony przez żydowskich żołnierzy i ukrzyżowany. W tej części Mateusz zwiększa liczbę odniesień do Starego Testamentu, dokładnie tak jak w pierwszych rozdziałach swojej Ewangelii. Stara się w ten sposób pokazać, że śmierć Jezusa nie była tragedią ani porażką, ale zaskakującym wypełnieniem wszystkich starotestamentowych proroctw. Jezus przyszedł jako mesjasz-sługa, o którym mówił Izajasz. Został odrzucony przez swój własny naród, ale nie osądził ich, tylko wziął ich sąd i konsekwencje ich grzechów na siebie. Scena ukrzyżowania dobiega końca, a ciało Jezusa zostaje złożone w grobie. Ale księga kończy się zaskakującym zwrotem akcji w ostatnim rozdziale. W niedzielę rano uczniowie odkrywają, że grób Jezusa jest pusty. Ni stąd, ni zowąd ludzie zaczynają widzieć Jezusa żywego, który powstał z martwych. Księga kończy się ostatnim nauczaniem zmartwychwstałego Jezusa, który nazywamy wielkim nakazem misyjnym. Jezus mówi, że jest teraz nowym królem całego świata i wysyła swoich uczniów do wszystkich narodów, aby przekazali im dobrą nowinę, że Jezus jest Panem i każdy może stać się częścią jego królestwa, jeśli przyjmie chrzest i będzie żył zgodnie z jego nauczaniem. I znów wracamy do imienia Jezusa z pierwszego rozdziału: Emmanuel, Bóg z nami. Jezus w swoich ostatnich słowach skierowanych do uczniów mówi: Będę z wami. To obietnica, że Jezus będzie z nami aż do swego powtórnego przyjścia. I właśnie o tym jest Ewangelia według świętego Mateusza.